Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj Violetta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bartosz Leszczyński, Stowarzyszenie Płock Tumy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie gości. I Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy na temat komunikacji dalekobieżnej w Płocku, bowiem od stycznia nie funkcjonują już kursy firmy Mobilis, potentata na naszym rynku autobusów dalekobieżnych. Przypomnijmy, że Mobilis najpierw zlikwidował wszystkie połączenia lokalne z Płocka, teraz również trasy dalekobieżne, między innymi do Warszawy, Łodzi czy Bydgoszczy. Jest to firma Mobilis, jest to firma, która przejęła Płocki PKS, więc tych połączeń miała naprawdę sporo, w związku z czym nasi czytelnicy, pewnie wszyscy płocczanie i okoliczni mieszkańcy bardzo dotkliwie odczuwają tych brak połączeń. Piszą do nas, że aby wydostać się z miasta, mają już naprawdę niewiele możliwości. Własny transport, droższy prywatny przewoźnik lub ewentualnie kolej, ale i w tym przypadku nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, ponieważ podróż na przykład z Płocka do Warszawy koleją trwa 3 godziny. A zwróćmy uwagę, że w ciągu ostatniego roku, tylko w minionym roku, zlikwidowano około 1000 połączeń, a w to miejsce powstało zaledwie kilkadziesiąt, więc ta luka jest naprawdę ogromna. Pisząc artykuł, czy Płock staje się dziurą komunikacyjną, otrzymaliśmy mnóstwo komentarzy. I te komentarze były wręcz prześmiewcze, mówiące o tym, że Płock nie staje się, tylko już jest dziurą komunikacyjną. Co Państwo o tym sądzicie? Zacznijmy od Pani Wioli. Jeśli miałabym odpowiedzieć na to pytanie zawarte na stronie tytułowej Państwa gazety, to tak, Płock jest dziurą komunikacyjną. Ja czytałam te komentarze pod artykułem. Niektórzy nawet pisali, żeby wykreślić komunikacyjną. Nawet były takie dowcipy. Tylko, że to mówiąc poważnie, nie rozmawiając już w kategorii dowcipu, należy o tym porozmawiać poważnie, na co zwracałam uwagę wielokrotnie, już nie jako kandydatka, ale w ogóle w trakcie ostatniej kadencji i wcześniej, że de facto nie ma tak naprawdę w naszym mieście ożywienia w zakresie dbania o to, żeby Płock rzeczywiście wydostał się z tej dziury komunikacyjnej. Przystajemy na to, co jest i nie robimy niczego, nie tworzymy żadnego lobby za Płockiem, za osobami, które mogłyby powalczyć, aby ten trend w jakiś sposób odwrócić. Abstrahuję od tego oczywiście, że no mamy piękny dworzec wyremontowany, tylko że z tego dworca możemy dojechać do Kutna i do Sierpca de facto, a tam musimy się przesiadać w inne pociągi, żeby dojechać do miast typu Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia czy inne metropolie. Niestety z tym w moim przekonaniu nie walczą władze miasta Płocka, a nawet nie starają się czegokolwiek robić. Dodatkowo jeszcze odcięcie nas od jakiegokolwiek połączenia, bo jeśli mamy mówić o zejściu z około 1000 na kilkadziesiąt połączeń, które były, a teraz są, odcięcie nas od połączeń autobusowych z dużymi innymi miastami w Polsce, to jest po prostu dla mnie paraliż. Nie stajemy się atrakcyjnym miastem dla młodych, którzy są mobilni, którzy chcą konkurować też z innymi miastami, którzy szukają często zatrudnienia, ale wracają do Płocka, ale przy takim zaangażowaniu połączeń komunikacyjnych miasta Płocka z innymi miastami niestety przegrywamy. Wygrywają inne miasta, gdzie ci młodzi ludzie tam zostają, a mieliśmy walczyć o tych młodych ludzi. Tym nie zawalczymy. Stajemy się naprawdę coraz mniej atrakcyjnym miastem i dziwię się, że władze miasta przechodzą obok tego tak naprawdę obojętnie i nie ma de facto żadnej reakcji w tym zakresie. Panie Bartosz. Moim zdaniem jesteśmy dziurą komunikacyjną, byliśmy i nie wskazuje nic na to, żeby się zmieniło. Mówię to jako mieszkaniec Płocka, który od 18 lat czynnie podróżuje, sędziując mecze w Polsce i wyjeżdżając. Nie ma szans, nie było i nie ma szans, żeby wydostać się z naszego miasta, czy to pociągiem,
czy autobusem i dojechać w relatywnie krótkim czasie w określone miejsce. Czy to jest wina miasta, czy to jest wina partii, która rządzi w kraju, to trzeba by było się głębiej zastanowić. Moim zdaniem problem jest głębszy, gdyż ponad podziałami politycy czy działacze miejscy nie potrafią przebić się jako miasto do rządu z prośbą, żeby ten płot był zauważony na mapie Polski. Jesteśmy miastem, w którym funkcjonuje potężny koncern, do którego dojeżdżają ciężarówki, do którego dojeżdżają pociągi, ale jest to droga okrężna. Nie mamy możliwości wyjechać z tego miasta bezpośrednio, czy to do Warszawy, do Łodzi, w takim czasie, żeby było to zadowalające dla zwykłego mieszkańca. Każdy transport, który komunikacją publiczną, który możemy wykonać, wiąże się w pierwszej kolejności z dojazdem samochodem do Kutna i tam, stamtąd możemy się przedostać. Nie potrzeba nam w mieście trzeciego mostu od strony Winiar, ponieważ będzie to tylko pusty wydatek, który nie rozładuje nam ruchu. Mamy teraz obwodnicę, która doprowadza nam cały transport do Orlenu od strony wschodniej, więc nie rozpatrujmy w inwestycjach tej inwestycji mostowej, tylko skupmy się na tym, co nam może pomóc. Moim zdaniem może nam pomóc tylko i wyłącznie transport publiczny koleją do Modlina i w stronę Warszawy lub rozbudowa drugiej nitki w stronę Wyszogrodu, drugiej nitki samochodowej. Jeśli patrzymy na likwidację Mobilisu i te połączenia do Warszawy, nie wydaje mi się, żeby był to problem lokalny, ponieważ firma jest szeroko pojętym monopolistą ogólnopolskim i te likwidacje tych połączeń wiążą się z polityką, która jest ogólnokrajowa. Chciałbym też nawiązać do Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać. Też uważam, że ten port nie przysłuży się temu, że będzie nam łatwiej dojechać. Nie będzie się to niczym różniło, czy dojechać mamy do Modlina, czy do Centralnego Portu, czy do Warszawy, ponieważ my jako Płock nie jesteśmy uwzględniani w żadnej szerokiej wizji komunikacyjnej ogólnokrajowej. Mogę odwrócę? Bardzo proszę. Znaczy, jest pan w błędzie, przynajmniej powiem takie dwa bardzo drastyczne przykłady, które pan powiedział. Jeśli chodzi o CPK, budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest pan w błędzie, mówi pan nieprawdę, mówiąc, że Płock nie jest uwzględniony, bo jest uwzględniony i to potwierdzał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, który był obecny na sesji i to potwierdzają dokumenty, w których Płock się znalazł. Mało tego, nawet opozycja w skali kraju, mówię o opozycji Platformy i PSL-u, dostrzegła to, że Płock rzeczywiście został dostrzeżony w planach CPK. Czyli to jest pierwszy pana błąd, który pan powiela na antenie radia. Druga kwestia to, co pan powiedział na samym początku, że kwestia działania ponad podziałami. No nie jest prawdą, że tutaj się kłóci ze sobą PiS z Platformą, bo w końcu Platforma miała i władzę samorządową, i władzę rządową i też przez ten okres, mimo że sama mogła ze sobą rozmawiać, nic nie zrobiono w tym zakresie. Czyli to jest w moim przekonaniu też błędne rozumowanie, które pan tu stara się przekazać mieszkańcom, bo też nie w tym jest problem. Problem jest w chęci i naprawdę w determinacji, żeby rzeczywiście coś w tym zakresie zrobić. Żeby wreszcie znaleźć taki punkt zaczepienia, aby w końcu dla mnie właśnie CPK jest realną szansą. Ja nie krytykowałabym tak łatwo CPK, że ono tam tak naprawdę niewiele wnosi, że Modlin jest tą inicjatywą, która może rzeczywiście się przysłużyć. No, ja w końcu nie wierzę w Modlin, bo Modlin to dla mnie jest mrzonka, którą słyszę
trzecią bądź czwartą kadencję, w momencie, kiedy rozpoczynamy kadencję wyborami poprzedzającymi rozpoczęcie kadencji. Zresztą niestety szkoda, że marszałek Struzik w końcu nie dotrzymał słowa, tak jak to robił w wywiadach i powiedział wprost. Wpadła data, 2020 rok, chyba tak, pojedziemy linią kolejową Płock-Modlin. Nie ma tego ani dokumentów przygotowanych, ani nie ma zabezpieczonych środków na realizację tej inwestycji, czyli Modlin dla mnie też jest mrzonką. Ile razy możemy ten Modlin cały czas powielać? Ja bym tylko się ustosunkował do dwóch rzeczy. Ma pani rację, że jak była Platforma Obywatelska, nic w tym kierunku nie zrobiono, ponieważ ja mówię 18 ostatnich lat, gdzie realnie mam wizję i pogląd na to, jak się poruszać i wyjechać z miasta Płocka. Nic się w tym kierunku nie zmieniło. Czy była i Platforma Obywatelska, czy był PiS u władzy, czy w różnych konfiguracjach to działało, więc problem tkwi gdzieś w pojmowaniu naszego miasta jako dobra naszego wspólnego. Są między innymi prowadzone wewnętrzne walki polityczne, są prowadzone walki polityczne na arenie krajowej, a dobro nasze mieszkańców jest pomijane. Jeśli chodzi o port, główny port komunikacyjny, ja nie wiem do końca, czy rzeczywiście ta komunikacja z naszego miasta do tego portu głównego, który ma powstać, będzie realna, czy to jest tylko wizja, która często się zmienia, bo mieliśmy też wizję naszego miasta, gdzie miała być trasa szybkiego ruchu bliżej Płocka. Teraz ta wizja się oddala, więc wizjami ja już nie chcę żyć. Chcę żyć konkretami i konkretami, które przelewają się na... No, ale wizja to jest właśnie, panie Bartoszu, Modlin, bo dla mnie wizja cały czas wizją jest, ale w żaden sposób się nie materializuje. Ale Modlin jest w tej chwili najbliższym miejscem, z którego... mieszkańcy Płocka podróżują czy to za granicę, czy dojeżdżają do trasy szybkiego ruchu, która prowadzi do Warszawy. Pan pojedzie na lotnisko Modlin i zobaczy, czy gdziekolwiek na lotnisku Modlin są reklamy miasta Płocka zapraszające mieszkańców do Płocka. Nie ma, nigdzie nie ma. Nie korzystamy z tego. Nie mamy chęci, potencjału do tego, żeby angażować różne narzędzia, do tego, żeby zachęcać mieszkańców przeróżnych do tego, żeby przyjechali do Płocka. Z tym to się też zgodzę. Jest jedno narzędzie. Z tym się zgadzam w 100%. Panu Tomaszowi dojście do głosu. Troszkę obiecuję, że jeżeli temat będzie dla państwa ciekawy, przedłużymy. Panie Tomaszu. Dziękuję, pani redaktor. Myślę, że dziś już nikt nie skomentuje, że radny Kominek najwięcej zabiera czasu w tej audycji. Niemniej jednak ja bardzo jestem zadowolony, jeżeli chodzi o położenie Płocka, bo dziś to, w jaki sposób możemy dotrzeć chociażby do najprężniej rozwijającego się w mojej ocenie na północy regionu, czyli do tak zwanego Trójmiasta, jest jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia. Dziś, szanowni państwo, wyjeżdżając z Płocka, oczywiście własnym autem, możemy dotrzeć do Gdańska w niecałe 3 godziny. Uważam, że to jest wielki sukces. Uważam też, że nasze położenie w stosunku na południe, na stronę Mazur i tak dalej, jest na przyszłość wielkim potencjałem, który faktycznie mogę się zgodzić z koleżeństwem, że na dziś przez te, powiedzmy, że 20 lat nie został do końca wykorzystany. To jest jakby jedna rzecz. Ten problem, który poruszamy tej dziury komunikacyjnej, oczywiście upraszczając bardzo sytuację, sprowadzamy do przecież likwidacji przez Mobilis tych wszystkich połączeń, które faktycznie są niezbędne, w szczególności dla studentów, dla młodych ludzi, dla osób, które pracują jakby poza granicami miasta. Ja również ubolewam, że firma Mobilis w taki, a nie inny sposób zachowała się w stosunku do swoich tak naprawdę klientów i do samorządu, bo ja przypomnę sobie i państwu, miałem akurat, jakby byłem w tej grupie, która pracowała nad tym w sierpniu. Starosta Płocki i powiat Płocki został w zasadzie powiadomiony kilka dni wcześniej i to nie przez Mobilis, a przez media w ogóle, że taki, a nie inny problem wystąpi. Szybka reakcja, tak naprawdę merytoryczne nastawienie i wyjście tak naprawdę jakby z rozwiązaniem tego problemu na zewnątrz spowodowało to, że ten temat został opanowany. Dziś odniosę się do tego, co powinniśmy na dziś zrobić. No zwróćcie państwo uwagę, że tak jak są możliwe pewne reakcje z mocy prawa i obowiązujących ustaw, to samorząd województwa mazowieckiego w 2019 roku dopłaca 355 milionów do tego, żeby koleje mazowieckie funkcjonowały i zapewniały ciągłość komunikacji dla mieszkańców. Niestety nie mamy takich narzędzi ustawowych, żebyśmy mogli dofinansować ten transport na tyle, żeby dotować firmy
firmy typu Mobilis do tego, żeby przewoziły w sposób ciągły mieszkańców. I ja tu nie mam pretensji, broń Boże, do rządu tego, czy do tamtego, tylko w ogóle dobrze by było, jakby ustawodawca w sposób określony tym problemem się zajął. Natomiast zwróćmy też uwagę, że firma Mobilis była bardzo rozbudowaną firmą i nagle za określoną kwotę nie opłacało się jeździć chociażby po powiecie płockim. Załóżmy za 10 zł, ja upraszczam sprawę. Natomiast ten bilet musiał wykarmić jakby całą rozbudowaną firmę, w której jest zarząd, prezesi, są pracownicy administracyjni. No firma jest bardzo duża. Natomiast o dziwo, zresztą może do końca mnie to nie dziwi, prywatnym przewoźnikom opłaca się z rejonu wozić za te same pieniądze. Dlaczego? Bo to jest rodzinny biznes, mały biznes, tutaj okoliczny biznes i ktoś pracuje na siebie, na rodzinę i na ten własny sprzęt komunikacyjny, który w zasadzie służy również mieszkańcom. I ja mam nadzieję w tej kwestii, tylko w tej kwestii, że nas zdobędzie niedługo czy samorząd miasta, czy samorząd regionalny, mazowiecki, pewne ustawy i narzędzia prawne pozwalające do dopłaty przewoźnikom na tej samej zasadzie jak właśnie to w kolejach mazowieckich, no bo ludzie tego oczekują, mimo tego, że no, ekonomia mówi, że w zasadzie dziś w każdej rodzinie 2-3 auta są i każdy może podróżować gdzie chce. No nie do końca, tak, bo jeszcze wiele osób korzysta właśnie z tej komunikacji, która no, w sposób znaczący musi się tu poprawić. Jeżeli chodzi, tak sobie zapisałem, co Państwu mówiliśmy, no ja jestem totalnym zwolennikiem budowy trzeciego mostu w Płocku, niezależnie kto będzie rządził w mieście, kto będzie rządził w państwie, interesuje się bardzo tym, żeby ten trzeci most powstał. Jeżeli chodzi o obwodnicę, życzyłbym sobie i nam wszystkim, żeby obwodnica również była po tamtej stronie Wisły. Kiedyś były takie plany, jeszcze nie wiem, czy to zarządów pana Milewskiego, czy wcześniej, od strony Zierzązny tam, żeby ten sprzęt, ciężki sprzęt wyprowadzać. Transport, przepraszam. Też uważam, że warto było w przyszłości wrócić do tego tematu. Jeżeli chodzi o Modlin, sam Modlin, no trochę przykro, że jakby nie zauważamy tego, że kilka milionów pasażerów korzysta z tego lotniska, ponieważ jest jakby najbliżej dostępne dla mieszkańców, nie tylko Płocka. Fajna inicjatywa pani przewodniczącej, tu władze miasta powinny się zastanowić, czy nie zainwestować w reklamy Płocka właśnie na tym lotnisku, że warto odwiedzić Płock, warto zamieszkać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z samego Modlina oczywiście ludzie korzystają. Co do Centralnego Portu Komunikacyjnego, naprawdę chciałbym, żeby na dziś ta koncepcja, wizja za kilka lat stała się faktem. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony Modlin, który, no miejmy nadzieję, że będzie się rozwijał, a z drugiej strony CPK, jeszcze biorąc pod uwagę niedaleką bliskość tych portów komunikacyjnych, może spowodować bardzo duży rozrost gospodarczy w regionie. Ja nie mówię tu w Płocku, ale w ogóle w regionie, więc też bym jakby nie lekceważył i nawet bym powiedział, że trzymam kciuki za wszystkich rządzących, żeby doprowadzili do i rozwoju Modlina, i do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. I myślę, że możemy pochwalić się przecież wszyscy tym, że niezależnie od poglądów politycznych, od partii politycznych, od tego, po której stronie ław siedzimy w Radzie Miasta, no wszyscy chyba chcemy, żeby droga S10 ponad podziałami w końcu powstała w bliskości Płocka. No i trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że komunikacja to również drogi, a jeżeli chodzi o drogi, no to również te budżety miasta wcześniejsze, ten obecny, budżety Mazowsza, powiatów, no, które w sposób ciągły wszyscy starają się poprawić. Natomiast no, też jestem zwolennikiem tej teorii, że przydałaby nam się nowa droga szybkiego ruchu do Warszawy. Może być wzdłuż tych, które istnieją. W sposób znaczący poprawiłoby to oczywiście czasowość dotarcia do chociażby do pracy do Warszawy. Zatrzymamy myśl i dokończymy za chwilkę po przerwie. Przekrój tygodnia. Witam po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj Violetta Kulpa. Witam ponownie. Bartosz Leszczyński. Witam serdecznie jeszcze raz. I Tomasz Kominek. Ponownie witam. A w trakcie przerwy ustaliliśmy, że o głos chciałaby zabrać pani Violetta Kulpa. Tak, dziękuję serdecznie. Bardzo chciałam się ustosunkować do jednej z wypowiedzi, które w trakcie tego monologu pana radnego Kominka padły. A propos dofinansowania do prywatnych przewoźników, którym miałoby się teraz opłacać prowadzenie swojej działalności w związku z przewozem pasażerów. Przypomnę tylko i wszystkim naszym słuchaczom, że ktoś kiedyś, pańscy koledzy z Platformy i PSL-u podjęli decyzję o sprzedaży PKS-ów.
Firma Mobilis nie wzięła się przez przypadek i teraz rozumiem, że jeśli sprzedajemy swój majątek, nasz wszystkich Polaków, to za chwilkę będziemy dopłacać do prywatnych właścicieli tych biznesów, którzy robią to na majątku państwowym. To jest dla mnie jakaś abstrakcja totalna. Nie rozumiem, czemu akurat wtedy podjęto taką decyzję o sprzedaży. Dobrze, że chociaż PKS Gostynin pozostał się cały czas w tej własności, którą kontynuuje. I cieszę się, bo z tego co wiem, ja często wynajmuję właśnie autobusy z PKS Gostynin, bo tam rzeczywiście te usługi są bardzo konkurencyjne, jeśli chodzi o cenę i dobrze też jest z nich korzystać i dofinansowywać ich działalność. I absolutnie się jakby protestuję przeciwko temu, że jeśli raz podjęto ktoś, gdzieś podjął decyzję o sprzedaży majątku, ona jest nieodwracalna. I pamiętajcie Państwo, że zawsze trzeba się zastanowić, czy wysprzedawać ten majątek, który, no wydawałoby się z pozycji rządzących jest mało strategiczny, ale jednak w obecnej sytuacji, jak widzimy, rodzi dla nas bardzo duży problem. No właśnie, może to był błąd, bo tutaj przypomnę, że pojawiają się takie ekspertyzy, że majątek PKS-u, bo to było 6, o ile dobrze pamiętam, PKS został sprzedany poniżej wartości nawet samych ziem, na które te PKS, którymi te PKS-y dysponowały, bo te ziemie są często w centrach miasta. W którejś miejscowości, to już nie chodzi o te 6 PKS-ów, ale w którejś miejscowości było tak, że PKS został sprzedany deweloperowi, który po prostu zlikwidował linię i w tym miejscu buduje apartamentowiec, więc może to był błąd. Pani redaktor, szanowni Państwo, no być może. Ja w sposób bardzo kulturalny postaram się odbić piłeczkę do pani przewodniczącej, również jakby pani koledzy różny majątek w różnych samorządach i ten państwowy też wyprzedawali. Myślę, że myśląc o tym, że ma to określony sens i dłuższą strategię, być może też popełnili błąd. Być może w owym czasie, bo dziś opieramy się w kwestii komunikacji, być może też to był błąd. Natomiast dziś jakby żyjąc i dziś my jesteśmy trochę współodpowiedzialni za to wszystko, co się dzieje. Myślę, że oczekujemy tego, żebyśmy mieli pewne regulacje ustawowe, które pozwalają jakby rozwiązać problem, ten problem, który dziś jest dla mieszkańców. Mieszkańców dziś niespecjalnie interesuje, czy w 2006 roku sprzedał to X Iksiński, czy Y-owy pan. Dziś oni chcą mieć rozwiązanie problemu i no wiele można takich obszarów mówić, gdzie kiedyś ktoś z SLD sprzedał majątek, ktoś z Platformy, ktoś z PSL-u, ktoś tam z PiS-u a propos ciepła w Płocku i tak dalej, i tak dalej. Nie rozwiążemy w ten sposób problemu, niemniej jednak ja czekam na te rozwiązania ustawowe, tak jak i czekam na rozwój tak naprawdę jednego i drugiego portu i budowy drogi S10, bo w tym przypadku, o którym dziś mówimy, to ma mega strategiczne, że tak powiem, oddziaływania na przyszłość. Widzi pan, w przypadku sprzedaży ciepła to jest inna zasada regulowania cen ciepła, reguluje URE. A tutaj mamy taką sytuację, że za chwilkę nie będziemy mieli połączeń komunikacyjnych. I pozwólcie państwo, że nie będę odbijał piłeczki. Być może to też był błąd. Za chwilkę porozmawiamy sobie o sprzedaży przemysłu stoczniowego i innych rzeczy, które zostały sprzedawane przez rządy Platformy i PSL. Być może powinniśmy porozmawiać o sprzedaży banków w tych czasach. Szanowni Państwo i szanowni goście. I wkraczamy znów w wojnę czy sprzeczkę żadnej polityczną. Nie wkroczyliśmy, mogę to powiedzieć z panią przewodniczącą. Ale nie dobrze. Rzuca tego typu słów, one są mieliśmy zbyt dużo odpowiedzialne. Dobrze, w sprzeczkę polityczną z przeszłości. Dyskusję, która wiąże się z decyzjami politycznymi, które miały miejsce w przeszłości. My patrzmy w przyszłość i nie koncentrujmy się na tym, co zostało podjęte kilkanaście lat temu. Ale one mają konsekwencje. Mają oczywiście. Ale w którym miejscu jesteśmy teraz i w które miejsce będziemy w przyszłości. Moim zdaniem powinniśmy się skoncentrować na infrastrukturze przede wszystkim, żeby infrastruktura nasza komunikacyjna się poprawiła. Droga najszybszego ruchu w stronę Warszawy czy Łodzi i linia kolejowa. Młodzi mieszkańcy naszego miasta i młodzi ludzie, którzy są tak ważni dla każdego miasta,
nie mają samochodów, a korzystają z komunikacji publicznej. I to na nich powinniśmy skupić swoją uwagę. Powinniśmy stworzyć plan nie polityczny, a plan naszego miasta, który powinien być realny, niezależnie od władzy politycznej krajowej i lokalnej, i ten plan powinien być realizowany w przyszłości. Znaczy, trochę mam wrażenie, że żyje pan w takim świecie złudnym, bo niestety... Nie jestem politykiem z krwi i kości, więc żyję... Nic z nas nie jest politykiem z krwi i kości, tylko patrzymy chociażby na ostatnie wybory samorządowe. Proszę powiedzieć, czy jakikolwiek komitet społeczny znalazł się reprezentując mieszkańców w Radzie Miasta Płocka? Proszę popatrzeć, że Rada Oczywiście, Miasta, że nie. Samorząd Płocki jest odzwierciedleniem tak naprawdę Sejmu i Senatu, że polityka wkroczyła ileś lat temu do samorządów i należy po prostu się do tego przyzwyczaić i musimy realizować cele samorządowe poprzez również naszych polityków, naszych reprezentantów w Sejmie i w Senacie, bo to tam się tworzy budżet, tam są pieniądze. W Płocku nam to nie wychodzi na dobre. Proszę pana, to jest kwestia samorządowców. Ja nie słyszałam o żadnej inicjatywie prezydenta miasta Płocka w kwestii chociażby połączeń kolejowych i połączeń autobusowych. Ja o tym cały czas mówiłam, cały czas o tym będę mówiła, bo dla mnie, przepraszam, to jest bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca Płocka, bo jeśli mówimy o tym, ja też wielokrotnie o tym powtarzałam, ile liczy miasto Płock mieszkańców. Tak chwalimy się, że mamy 120-tysięczne miasto, a gdyby realnie popatrzeć, nawet na podstawie tego podatku śmieciowego, który jest takim wyznacznikiem, tak, do tego, ile tak naprawdę zamieszkuje mieszkańców, no to jest około 100 tysięcy. Za chwilkę będziemy się zmniejszać. Perspektywy, które były prowadzone poprzez badanie demograficzne, wskazują, że niestety będziemy cały czas się uszczuplać. Czy tego typu działania pomagają nam w odwróceniu tego trendu? Nie, bo sami jesteśmy zgodni, pomimo różniących nas, ale to pięknie, że się różnimy, no bo gdybyśmy tutaj przyszli do studia i wszyscy sobie przytakiwali i tak naprawdę spijali sobie śmietankę, no to tak naprawdę to nie miałby sens taki program, bo byłby nudny dla słuchaczy. Jest to burza mózgów. Chodzi o to, żeby się różnić, żeby dyskutować, żeby się przekonywać do swoich pomysłów. Jak nie mam, nikt z nas chyba jakby nie przeczy temu, że powinniśmy robić wszystko, żeby zwiększyć te połączenia, żeby były połączenia w końcu sensowne, kolejowe z innymi miastami. I to między innymi daje nam perspektywę funkcjonowania linii CPK, bo to zostało zaplanowane. Natomiast postarajmy się jakby nie debatować w ten sposób, że my się, nie wiem, kłócimy, jest wojna. Nie! Taka argumentacja zupełnie nie jest adekwatna może do tego, jaką może relację ktoś nie będzie zadowolony, ale nie miałem jeszcze okazji i nie będę miał, ponieważ wynika to z naszego nastawienia. Nie będziemy się w tych kwestiach nigdy kłócić samorządowych, bo zawsze tu szukamy wspólnego Tak, oczywiście, mianownika. Tomku, zgadzam się z tobą. Natomiast wszyscy powinniśmy, zgodzę się, w 100% robić wszystko, ale to nie na zasadzie takiej, że będziemy pisać kolejny apel, kolejny list, będziemy krzyczeć, że ten minister jest niedobry, bo czegoś nie załatwił dla Płocka. Nie, powinniśmy znaleźć formę dialogu przekonującego dla tej drugiej strony, dla rządzących, żeby rzeczywiście przyjrzeli się miastu Płock. A nie, mam wrażenie, że prezydent kończy na napisaniu apelu, niech Rada Miasta przyjmie, wysyłamy pocztą, naklejamy znaczek i cześć, problem załatwiony, zrobiłem wszystko. Czy na tym polega rola rządzących w mieście? Ustosunkuję się do słów pani przewodniczącej. Rzeczywiście sytuacja w naszym mieście odzwierciedla sytuację polityczną w kraju i moim zdaniem nie jest to sprzyjające rozwojowi naszego miasta, ponieważ stowarzyszenia czy ruchy polityczne, które mogłyby zaistnieć w naszym mieście, które rzeczywiście nie dostały się do Rady Miasta, mogłyby wnieść troszkę inne spojrzenie na pewne kwestie, nie patrząc na wielką politykę z Warszawy. Nie chciałbym i naprawdę nie zależy mi na tym, aby pisać kolejne apele, aby ta dyskusja była jałowa i nie wnosiła nic do planów naszego miasta, a zależy mi na tym, aby i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, i PSL, i inne podmioty polityczne, które są w naszym mieście, spojrzały w przyszłość naszego miasta i realizowały ten
plan, który stworzą razem, niezależnie od tego, kto będzie u władzy w najbliższych 5 latach, czy w kolejnych latach, aby ten plan i ta wizja była realizowana w sposób ciągły. Niezależnie od tego, jaka... Ja się zgodzę z panem, tylko jakie mamy realia? My się tutaj w studiu, jak widzę, zgadzamy, tak? Chcemy rzeczywiście zrobić coś dobrego dla tego miasta. Ale niestety nie ma przedstawiciela Platformy. Nie ma przedstawiciela. Chcę powiedzieć jedno, przepraszam. Zaufać, że też chcę dobrze. Chcę powiedzieć jedno. Chodzi o to, chcieć robić to. Panie Bartoszu, problem jest w tym, że jak zgłaszamy jako Prawo i Sprawiedliwość jakieś pomysły na sesję, wnioski, to jesteśmy zawsze, no brzydko mówiąc, odrzucani, dlatego że to jest wasz wniosek, to nie jest nasz wniosek. To jest najgorsze, że my się dzielimy na my, wy. I tak to niestety, takie są szare realia rzeczywistości. Nie tylko w Płocku. Nie tylko w Płocku. Dostrzegam to bardzo. Nie wiem, ja sobie przypiszę jakiś sukces, tak? Tylko, no, to albo jesteśmy zbyt niscy, żeby w ogóle prowadzić jakąkolwiek działalność, czy samorządową, czy polityczną, bo tylko chcemy sobie przypisywać ten sukces własnej osobie, że to ja, to nie o to chodzi. To ma być dobro wspólne, my działamy na rzecz mieszkańców i mamy przede wszystkim stwarzać im dobre warunki do życia w tym mieście. To jest najważniejsze. Dlatego dla mnie jako mieszkańca, który w tej chwili nie jest związany z żadną polityką, jest niewyobrażalne te wieczne przepychania się, bo to nie jest projekt Platformy Obywatelskiej, nie jest projekt PiS-u. Nie patrzmy na to. Jeśli ktoś stworzy coś fajnego i dobrego dla mieszkańców, popierajmy to. Naprawdę jesteśmy w takim momencie samorządowym, gdzie można w pewnych kwestiach naprawdę ponad podziałami się porozumieć. I kwestia komunikacyjna naszego miasta jest wielkim problemem i wielkim wyzwaniem dla samorządu i dla samorządu w kwestiach przełożenia na politykę tą ogólnokrajową. Ponieważ my, samorządowcy, musimy też wywrzeć presję na ministrze infrastruktury czy na panu premierze, aby ten Płock był bardziej znaczącym miejscem na mapie naszego kraju. Ostatnia minutka jeszcze dla pana Tomka Kominka. Rozumiem, że przechodzimy do pewnego podsumowania. No i faktem jest, zobaczcie, no wszyscy mamy rację znowu, tak na dobrą sprawę. Gdzieś te podziały są z różnych powodów, niestety politycznych, na poziomie każdego pewnie i samorządu i parlamentu. Przecież w naszych ławach... Ja utożsamiam się z Ruchem Ludowym i dobrze się z tym czuję. Niemniej jednak ja chciałem trochę stanąć jakby w obronie wszystkich kolegów, niezależnie od poglądów politycznych w Radzie Miasta, ponieważ mamy tam i społeczników, i związkowców, i osoby, które zawodowo są związane z pewnymi obszarami inżynierskimi, menadżerskimi i tak dalej. Więc tu, jeżeli chodzi o skład Rady, to są naprawdę, jest to zacna 25, jeżeli chodzi o wszystkich ludzi. Niemniej jednak, no już sami powiedzieliście wcześniej, bo ja mam ostatnie 20 sekund, że w pewien sposób, no, sami sobie gotujemy trochę ten los polityczny i przez to gdzieś czasami przez te emocje to wszystko przepychamy się na my, a nie jest to potrzebne. Musimy się uczyć, człowiek całe życie się uczy, my też musimy się tego uczyć, żeby się pozbyć tego przepychania. I tyle, dziękuję. Świetnie, więc mamy znowu konsensus. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, w tym również płoccy politycy, przyjmą Państwa apel o to, żeby rozmawiać, bo jednak to dobro płoczan powinno stać zawsze na pierwszym miejscu, bez względu na to, kto ma jaką barwę polityczną. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Wioletta Kulpa. Dziękuję serdecznie. Bartosz Leszczyński. Dziękuję serdecznie i wesołych ferii życzę dla wszystkich płoczan. I Tomasz Kominek. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. A państwu dziękuję i do zobaczenia za tydzień, do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Dzięki. Przekrój tygodnia.